Moi drodzy, nagrywam to też na archiwum, bo to jest gra, która nazywa się Metamorfozis, stworzona przez Polaków, rodaków, i generalnie gra będzie w języku polskim, ale tylko jako tłumaczenie tekstów. Wszystko będzie z dubbingiem angielskim. Podobno jest to gra wymarzona dla ludzi, którzy uwielbiają małe stworzonka. Jeżeli są tu osoby, które mają jakąś chorobę, to ja nie chcę się naśmiewać, bo są różne choroby, nie? Ale jeżeli ktoś ma chorobę, że się strasznie panicznie boi jakichś robaków, pająków, takich rzeczy, to niech lepiej nie ogląda, bo my w taką postać się tutaj prawdopodobnie będziemy zmieniać, że my będziemy właśnie się przeistaczać, jak sama nazwa wskazuje, metamorfozę będziemy musieli przejść. No, to lecimy. Jak będzie za głośno, to ściszę. Wybierz rozdział, nowa gra. Dostosuj gamma, ja tego nigdy nie ten... Dobra, lecimy. Gra zapisuje się automatycznie za każdym razem, kiedy widzisz taki symbol. Dobrze, rozumiem. Gdzieś zrobimy gdzie indziej kamerkę. Where am I? What's this painting? Right, I'm at Joseph's. U Józefa jest. What a night. Quite a celebration. Happy birthday, my friend. Wszystkiego najlepszego, so, przyjacielu. One drink too many. O jedno piwo za dużo. One drink too many? No nie, no piwo to I'll nie. Check with Joseph and then I'm off to work. Dobra, wygląda ładnie. Muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie graficzne bardzo przyjemne jest taki styl graficzny. Gościa boli głowa. Naciśnij, by przeczytać. Drogi panie Grzegorzu, klucz jest w szufladzie obok. Co to znaczy? Mogę kucnąć? Nie, czyli nie tutaj. Okej, okay. Żelazko. Takie piecyki przyozdabiane, kachlowe, dobra. Tutaj nie mamy nic. Here it is. No i idziemy. That's odd. I've been many times at Joseph's. But I've never seen this corridor before. Po raz pierwszy widzisz ten korytarz? The photographs seem very familiar, though. Dziwnie wyglądają, co? Czy wy wyglądacie jak muchy? O cholera, co jest grane? Co jest grane? Robak? Sznycel od Karlicka? Co? Oni mają odwłoki? Wspaniałe lata mieszkania w akademiku. Józef zgubił bagaż i spóźniliśmy się na pociąg. Wspaniała historia. Zeszłoroczny Oktoberfest. O, RTX On mamy tutaj. Proszę bardzo. No, myślicie, że co, że polskie studia nie mają pieniędzy? Mają pieniądze, żeby zrobić RTX On. What's that? This room is bizarre. Dziwaczny. What's with this furniture? Ty, co jest? Myśmy przeszli przez to? Przecież to jest ten sam pokój. Tylko że my jesteśmy mniejsi. Co jest? I can't even reach the door handle. Zmniejszyliśmy się. Party, ha, ha. What a hilarious prank, Joseph. Józef mnie sprankował? Że jestem malutki? Hajenko. HAIENKO 458 jest szefem od 3 miesięcy. Dzięki, Hajenko. Dzięki za 3 miesiące. Spóźnię się do pracy. No właśnie, spóźnimy się do pracy, moi drodzy. Ło! Żelazko spadło. Dobra. Let's try this way. Another letter? Kolejny list. Drogi panie Samsa, tym razem lokalizacja klucza jest zagadką do rozwiązania. Dosięgnięcie do klamki może okazać się trudnym zadaniem, ale wierzymy, że poradzi sobie pan. Mamy nadzieję, że dostanie się pan do Tower, do wieży. Dosięgnięcie klamki jest trudnym zadaniem. Butelkę rzućmy. Dobra.
Wejdźmy tu. Butelka. A jakby tą butelkę... Może tędy. Nie mam właściwego klucza. Nie no, butelka to nie. Gdzie może być klucz? Tu? Nie. Klucz... Dostanie się do tego klucza będzie zagadką. Dobra, tutaj nie ma. Pajeczka. Proszę cię. Znowu w tym samym miejscu było. Co za kurde gość. O kurde, inne obrazy. Poobracane. Adam Małysz! Aha, oni inaczej wyglądają. Człowiek mucha. Cześć, witam Hirek. Oj. A ventilation hole? Wentylacja, idziemy. How on earth do I fit in here? These aren't the legs I'm used to. Co? Odnóża zamiast nóg? Sounds ludicrous. O nie, jesteśmy insektem. I'm a bug. All right. Stay calm. Let's find Joseph and move on. Ale nam pranka zrobił. O, Józek. But if I could turn it somehow. Józek, ty pranksterze. Fajne. All right, huh? Focus. You don't want to fall from this high up. O, dywan porozwalany. Klata. Graciarnia. No coś jest na biurku, no. To zobaczymy zaraz. Na stole leży list. O, my jesteśmy tam. To jest fajne. A my musimy iść tu. Fajne to! Podoba mi się. Na koniec się okaże, że gościu ćpał? Ej, ale nie spoileruj! Tylko jedno w głowie mam, muchą znów być i sobie biegać. Almost. Co to jest? Made it. Co się stało? Wiem ci... Nie, no zobacz co tam jest. Tu chcę galaretkę z borówkami. No takie coś w piekarni. Dobra. Bonkol TV? No, to już się nagrywa, moi drodzy. To już się kameruje. Fuj, to się lepi. Przyczepić się do powierzchni. Aha. Czyli mógłbym. O tak. O. A na stole leży list. Idziemy go przeczytać. Drogi panie Samsa, ponieważ mamy świadomość, w jakim przykrym położeniu się pan znalazł, chcemy zaproponować panu pracę z nami w Tower.
W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji proszę podążać za naszym symbolem. Dobra. What in the... Co jest? My będziemy jakimś tam szpiegiem, bo jesteśmy malutcy? Jesteś nam wygodnie? No nie wiem, dziwnie. Everything seems unfamiliar and bizarre. Wondering if this is all just a bad dream. Relax. Everything is fine. Fine. You are not the young one. This is fine. No nie, to nie jest fajne. Wolałbym być człowiekiem, a nie muchą. A wreszcie był taki film jak Człowiek Mucha. Sort of. Yes, a job. All thanks to Tower. They have burnt Tower. Nowoczesna przestrzeń biurowa oferująca uczciwą, wysokopłatną pracę ludziom zamienionym w robaki. O kurde, ludzie zamieniani w robaki zarabiają. Jakim wy robakiem byście chcieli być? Obtain opportunities for occupational augmentation and discover a different destiny for yourself. For the best employees, restoration back. Polakiem, robakiem? Już jesteście. Żukim gnojarzem. Mam, słuchajcie, kilka kluczy dla was z tej gry. Na Steama. Pełna wersja. Oho. O kurde, patrzy się! Józek, patrz co się stało. Najpierw budzik, dobra. A to dlatego grasz tą nudną grę współpraca. Ta współpraca. Dostałem 5 kodów i mogę sobie po prostu je rozdać. Wy wszędzie gdzieś widzicie jakieś dodatkowe, nie wiem, współprace, ukryte pieniądze. To jak będą takie pieniądze, to mi dajcie znać, to ja chętnie przyjmę. Tabletki. Wyrzućmy je. Nie trzeba. Włącza ten cholerny wentylator. No właśnie, idziemy zobaczyć.
Nie wiatrak. Wiatrak jest na polu. A to jest wentylator. Is this? Who are you? You called? Yes, Anna should bring my breakfast. I'm afraid that won't be possible. What do you mean, not possible? Preposterous, unprecedented, this is unheard of. And who then are you exactly? Were you expecting someone? On the contrary. I demand to know who you are. Idziemy stąd. And is there someone behind the door? Ale brzydcy ci ludzie? O, widzisz, nie każdy jest tak piękny jak my. Does Miss Grubach know about this incident? I can't imagine this is acceptable for her. Szczerze, że tego się nie spodziewaliście. Myszo, jeleń. You know Miss Bursnow well? She is my neighbor, of course I know her. I don't see how it's any of your concern. Just curious. Plusy, zbudza zaufanie, plan naszej firmy, minusy, musisz nakarmić zwierzątka. Co się stało, mów szybko. Has she done anything wrong? Why would she have done anything wrong? I have no idea. You tell me. Enough of this chicanery. Are you the police? Is Frau Bursner in some kind of trouble? Why would she be in trouble? I don't know. You come in. Ask about her. What makes you think it's about her? Well, it's certainly not about me. Now, is it? You are the police. Were you expecting the police? Przeczytane, dobre już. No, no, dobra, i teraz I wasn't tak. expecting anybody, least of all you, whoever you are. I have to call Miss Grubach. Why do you need Miss Grubach? You just keep asking questions, don't you? Well, listen, you don't deny anything and you don't affirm anything. You just stand there and stare at me. What's your name and your function? Why do you need to know my name? Actually, you're right. I don't want to know your name. Why am I even speaking to you? Miss Gruber! She cannot Zużył cały płyn. Time. Fuck. Oh, she can come tu już się nie mogę wspinać. To, czekajcie, tutaj ten płyn znowu jest chyba gdzieś, nie? But this situation is new to me. Mogę go wziąć jakoś? Czy już go nie ma, tego płynu? Nie, nie ma go. Clearly need someone more intelligent to talk to. Ja bym dawno zabił tego robala. Ty gadasz. Nie wolno! Nie wolno robalów tak zabijać. A może on... A właśnie, następnym razem, jak będziecie chcieli zabić robala, to się zastanówcie. Może to nie robal żaden. O! Kolego! Idziesz może do tower? O, gadający robak. Co w tym dziwnego? W sumie chyba nic. Idziesz może do tower? Wiesz może jak się tam dostać? Tak, właśnie byłem w drodze. Ale nie mam już siły, jestem bardzo głodny, bardzo mi przykro. Może mógłbyś mi pomóc? O, questy. Chętnie, ale nie mam nic do jedzenia. Ja mam jabłko, to dlaczego go nie zjesz? Woda odcięła mi drogę, to jak mogę to zrobić? Trzeba zakiecić zawór. Jest książka na górze kadensów, wtedy będziesz... Okej. Okay. Nie mogę się ruszyć, bo jestem głodny. Dobra. I podobno jest tam... jakieś jabłuszko. Na górze kredensu? Rozumiem, że jak jako robaczek wejdę do wody, to już koniec ze mną.
Jak tam wejść? Chyba jakoś wskoczyć. Aha, to mi nie wystarczy, żeby tak wejść wysoko. Dobra. No dobrze. Śmiesznie jest takim robaczkiem. To niezły robak. A tam? Mogę tam przejść? O. Coś zepsułem. Bardzo dziwne. Lecimy. Ciekawe, czy jakbyś wcześniej zamknął zawór, to mógłbyś, to byś miał tego questa. Nie wiadomo, czy się da na przykład wcześniej, wiesz? Dobra, zobaczmy, czy można pływać. No, zdecydowanie nie wolno pływać robakiem. Robaki jednak się topią. Znowu jestem w szufladzie, tak. Stara pozytywka Józefa, tak. Jeszcze jej nie wyrzucił. Czekajcie, to jak tam? A nie może chodzić, będąc całkowicie do góry nogami? To dziwne, nie? Ale dobra, jak teraz do tej pozytywki? Aha, bo tam na boku się mogę dostać. Okej, widzę już. Poczekajcie. Więc tutaj... O, tak. Nie widzi mnie. Nothing happens by itself, Mr. K. Oh, give me a break. Who's there? Let's see. Wouldn't you rather just stay here? I want neither to stay here nor to talk to you. I didn't mean anything wrong. Didn't Franz tell you to stay in your room? I demand to talk to Miss Grubach this instant. That won't be possible. What do you mean, not possible? I want to speak with my landlady. No, you can't leave. You are arrested. Oh. Arrested. Yes, it sure looks that way. Somebody must have made a false accusation. I don't see any other explanation. I'll get my papers. Preposterous. Okay. I seem not to be able to find my wallet. It might have been stolen from me. That would be most unfortunate. Indeed. How about you investigate that while you're here? Mr. Kai. Our sole job was to look after you until the arrival of our supervisor. No, tu mu zepsułem, a to można dzięki temu już wchodzić tu chyba gdzieś. I'm a very calm man. I'm very glad to hear that.
Mr. K. How can I be under arrest? And above all, in such a way? Do you think we know anything about the proceedings of your case? We hardly know one end of the identity document from the other. A jeszcze tam jest jakiś tłuszcz czy coś takiego. Gdzie to jest? Over you for the next a few tutaj. Hours. That's all we are. Dobra. We understand. I tam wyżej musimy wejść. Before making any arrest, the high authorities that we serve make sure they're well informed of the case and the accused. Tell me then, for what crime am I supposed to be under arrest? We're not allowed to tell you anything more about your arrest. Proceedings are on. Jest pan aresztowany, ale nie powiemy panu za co. Moi drodzy, czy policja tak może robić? Może widocznie może, że tak robi, no? I hope that only Franz can hear this. He too is much more polite than the Otsuby. Na Białorusi tak robią. Your luck with the guards continues. You have nothing to fear, Mr. K. Tell me truthfully, what sort of people are you? Getę? To what authority do you belong? Is this not a country of law and order? Ah, wait. I see. This must be all in jest. I bet I could laugh in your face right now, and it would turn out to be a joke. A birthday joke from my colleagues at the bank. It's unthinkable. Is it some kind of mistake? If it's a joke, I'll to jest żart? Oczywiście, że to jest żart. Ty, nie wiem gdzie iść dalej. I assure you, it's no joke, Mr. K. Nor can there be any question about there being a mistake. As far as I know, the judicial authorities don't search for guilt within society. A wiem gdzie. Rather, it's guilt itself that attracts their attention. W lampce? That's when we. A faktycznie, no. The law are sent out. O, styd skurczy byku. So where would there be any mistake? I don't know this law. All the worse for you then. I think it's a law which is existing only in your head. Yet you are to feel its long arm. You are making a big mistake. We're treating you politely and you don't seem to appreciate the fact. Maybe you've forgotten, but unlike you, we are still free. And that is no small advantage. Take me to your supervisor. As soon as he asks for it. Not before. In the meantime, don't trouble your head with matters of no importance. Stay focused. There are many more challenges ahead. Nie rozumiem besides, tego. Do you think we'd let you see the supervisor dressed like this? Co się zmienia w tej lampce? Co się w tym momencie zmienia w tej lampce? Bo ja kurwa nie wiem w ogóle. Let me be for heaven's sake. If you surprise me. No ale co? I'm in bed in the morning. You can't expect me to be in my best. Ona się obraca. Gdzie ona się wam obraca? It is better to hand your personal belongings over to us. There's a lot of thieving from the storage room. Things tend to disappear and get sold after a time. And cases like yours, you know how long they can drag on. No, how long can they drag on? Cases like this. For a very long time, naturally. Of course you'd get your cut from the sale. But it would only be a small sum. And its size is not determined by the size of the sale. But the size of the bribe one has to pay to get the transaction going. Sounds like you are the ones who want to bribe. God forbid. What are you suggesting? Ale kurde, co to się obraca? Zabraje się nie obraca w ogóle. I'm done speaking with you. A few words with someone on my. No ile to się obraca? To prawie nic się nie obraca. Prawie nic, zupełnie.
Książki się zamczymy na Dolina Dostojewski przeczytany, trzeba go oprawić. Okej. Ja nie widzę, żeby się gdzieś obracała, szczerze mówiąc. Jestem ślepy widocznie. Aha, teraz w końcu coś się wydarzyło. Dobra. Że co? Dobra, jeszcze raz. Znowu coś się obróciło. Weźmiemy sobie tutaj. Okej. I teraz tak. Tutaj ciężar. Czyli trzeba to zablokować w takiej pozycji. Tak? No ale to za nisko. Aha. Za wolno. Ale jakim cudem? To jeszcze raz. A kurde, do dupy! Co jest? No. Obrócić i zakręcić. Tak, tak, ale patrz, o co chodzi. Chodzi o to, że... Chyba, że tam doskoczyć na to. Dobra, już wiem, o co chodzi. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty nie podpowiadaj, Dawid, bo ty to jest nie fair, jak ty podpowiadasz. To jest, wiesz... Tyś już tą grę widział. No! A, dobra, do przodu muszę kręcić, na przyszłość muszę wiedzieć. Dobra. Ha, kur! Dobra. Brawo! Świetnie. Dzięki wielkie, Speed. SPEED 2410 jest szefem od 2 miesięcy. Cześć. Cześć, cześć, witam. Lecimy dalej. A no, lecimy dalej, to wiadomo. Dziękuję bardzo za 2 miesiące. A tam nie, to w drugą stronę. Wcinasz sobie?
Pyszne. Pójdzie ze mną do Tower. Jedzenie jabłka to ciężka praca. Obawiam się, że skończy. No dobrze, w takim razie smacznego. No i smacznego, moi drodzy. Smacznego. Smacznego, my friend. Ale dobra, ja mu miałem pomóc, ja mu pomogłem i co dalej? Czy my coś uzyskamy od niego, jakąś pomoc? What the fuck is this? Kiedy John Ząbek wróci do streamowania i wiesz, co z nim się dzieje teraz? Nie, nie mam pojęcia, co się dzieje z Johnem Ząbkiem. Może to mało, może mało to jest możliwe, ale może, słuchajcie, on ma życie prywatne. Rozumiecie? Baba, rodzina. O, może być. To ja, kolego. Mam nadzieję, że te symbole wskażą ci drogę na Tower. No nie wiem, gdzie te symbole mi wskażą drogę na Tower, ale w każdym razie musimy wrócić chyba do robaka. Co ty za kocopoły opowiadasz? Nie wiem, ktoś pytał. Idziemy. Świetnie, Dawidzie. No ale system save'owania przynajmniej dobrze zrobili. Kiedy stream z garażu? Kiedy przyjdą? Już przyszły części, wiesz, samochodu. Tylko że nie mam teraz czasu, żeby... nie mam dnia, żeby móc sobie całe, po prostu poświęcić go na IRL. Jak już, to myślę, że przyszły tydzień raczej, wiesz? Będzie wchodził w grę. Dobra, ja tu chyba wpadnę do wody zaraz. A, tak to wygląda. Dobra. A tam jest coś takiego na dole. Nie wiem, co to jest? Czy to są jakieś znajdźki? Mrówczy parkour, Pogu. Mam na imię Grzesiu. Nie zbliżać się. Mam obniżoną odporność. Na pewno prądkujesz. Nic z tych rzeczy. No dobrze, jestem Siegfried. Bardzo mi miło. Przeklęte przeziębienie, a psik. To przez nie mnie tu zesłali. I co tu robisz? Przekierowuję ku właściwym szlakom. A psik! A, to świetnie. No to moi drodzy, wiecie co to znaczy. On ma koronę. To jest korona. 100%. Wentylator się zepsuł. No.
Gdzie jest przewód? Co ci mąż nagadał? Zigfried to twój mąż? Mówił, że jest chory. Tak. I że to przez wentylator. Zawsze to samo. To wszystko nieprawda. Czyli pudełko Józefa ostatnio było pod łóżkiem. Baba nawet jako robak, słuchajcie. Baba nawet jako robak będzie wam po prostu dalej mącić. Chłop chory ewidentnie, a ona mówi: ja, on nie jest chory. On nie jest chory, se wymyślił. No. Co tam Siegfried? Wszystko git? No tego się nie spodziewaliście chyba, co? Że ktoś będzie chciał po wyłączeniu jeszcze włączyć wentylator i gra wam crashuje. Dawid, no to kurwa, tak się nie robi gier. Dobra. Poczekajcie chwileczkę. I koniec po premii dla deweloperów. Ja mam nadzieję, że oni ani złotówki nie dostali. A co ciekawe, to tak skraszowało, jakby nie skraszowało. To znaczy, muzyka sobie leci w tle, gra sama w sobie się nie wysypała. Trzeba wejść chyba do procesów. I dopiero... Aha. Możemy... Wiecie, co się stało? Stało się coś takiego, co powoduje, że nie mogę w ogóle wyłączyć teraz tego. Jest uzależnie... Zmieniłem się w robaka. Już nie mogę się odczarować z powrotem. I nie mogę procesów... Dobra, w procesach to jest chyba pierwsza rzecz. Kliknę. Nie. Nie. Kurwa. To ile ja procesów już wyłączyłem? O, fuck. Dobra, poczekajcie chwilkę. To która to będzie rzecz w procesach? Dobra, to będzie ta. No właśnie nie. Pierwsza. Ale to by musiał być... Nie wiem. Naciśnij Windows. Mówicie, żeby się wylogować i zalogować? To kiedyś działało, nie? Ułatw korzystanie z komputera. System Windows odczyta i przeskanuje tę listę automatycznie. Naciśnij spację, aby wybrać wyróżnioną opcję. Okej. Okay. Wyloguj, zróbmy. Tryb litości Windows. Dobra. Ale zobaczmy, czy jeszcze raz tak się gra wykraszuje. Jak jeszcze raz tak wejdę na to. W ogóle, czy one się zapisały, te... Franz Kafka. Dobra. Woohoo!
bla 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 bla. Dobra. Bla 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 bla. Wyłączyłem wentylator. Teraz jestem ciekaw, czy jak wejdę tu, to się skraszuje. Nie. Działa nadal, czyli tutaj nie skraszowało. Coś tam spowodowało, że się skraszowało, ale... I teraz jest pytanie, bo to skraszowało dopiero w momencie, gdy tutaj zagadałem. To znaczy nie, gdy oni już byli na miejscu, każdy. Czyli ten był na miejscu. Dobra. Dobra, to było jakieś tam losowe. Czyli to nie było. A, Naufomik, dziękuję ci bardzo serdecznie za subskrypcję. Dobra, czyli to nie jest... To nie jest... A, uruchom mimo to... Okej. Nie, dobra, czyli jest wszystko git. Czyli się nic nie zepsuło. Dzięki donate'ów nie ma. Dzięki dźwięki? Nie, bo już naprawiliśmy. Dziękuję ci serdecznie za subka, już to naprawiam. A tutaj kończymy nagrywkę.